Usługa Windows 11 w ostatniej wersji. Wcielam się w rolę nowego użytkownika i sprawdzam, za co każe sobie płacić Microsoft. Muszę chwilkę poświęcić na historię tego systemu. Powstał 30 lat temu jako Windows NT, czyli New Technology, czyli nowa technologia. I w połowie lat 90. to rzeczywiście była nowa technologia. Dojrzałość osiągnął gdzieś na przełomie Windowsa NT 4.0 i Windowsa 2000, czyli jakieś 25 lat temu. I od tego momentu korporacja Microsoft znęca się nad tym systemem bezlitośnie. W 2001 roku zaprezentowali produkt o nazwie Windows XP. Czyli Windows 2000 wzbogacony o nową szatę graficzną. Wielu starszych użytkowników może go wspominać jako jeden z najlepszych systemów Microsoftu. Jednak rzeczywistość wygląda tak, że przez pierwsze 7 lat trudno było go używać, był pełen błędów. Dopiero w 2007 czy 2008 roku, gdy została zaprezentowana zbiorcza aktualizacja Service Pack 3, naprawiająca setki, jeśli nie tysiące błędów, system zaczął działać rzeczywiście sensownie. W 2003 roku pojawiła się wersja 64-bitowa, czyli jakby już współczesna, oraz osobno Windows Server 2003, pozbawiony tej szaty graficznej, która była naklejona na Windowsa XP. Bardzo użyteczny system, jednak rozczłonkowany na wiele różnych wersji. W 2006 roku Microsoft przykleił nową szatę graficzną na ten system i wpakował w niego kilka funkcji, które po dziś dzień powodują, że niektórzy informatycy budzą się w nocy zlani potem, wspominając te koszmarne czasy. Jak widać, po lewej stronie mamy numerację rzeczywistą wersji. Windows NT 4.0 to była wersja 4.0, 2005.0. Windows XP w kolejnych wersjach to wciąż były numerki 5 przecinek coś tam. Vista to był numer rzekomo 6.0. Numer 6.1 to był Windows 7. Poprawiona szata graficzna, naprawiona większość błędów i znowu przez kilka lat dało się jakoś z nim wytrzymać. W tym czasie wersje serwerowe też oferowały relatywnie solidną platformę do zarządzania systemami informatycznymi w małych i średnich firmach. Z numerkiem 6.2 w 2012 roku Microsoft postanowił nałożyć kolejną łatkę graficzną i dostosować system do ekranów dotykowych. Nazwa marketingowa dla tego systemu to było Windows 8 i powiedzieć, że ten system został chłodno przyjęty przez użytkowników, to zdecydowanie za mało, aby opisać sytuację zrozpaczonych klientów zmuszanych do kupowania nowego sprzętu z tym wynalazkiem. Wersja 6.3, marketingowa nazwa Windows 8.1, to znowu setki poprawek, które powodowały, że dawało się jakoś z tym systemem wytrzymać, ale każdy, kto mógł, omijał go szerokim łukiem. Nagle mamy przeskok w numeracji, pojawia się produkt o nazwie Windows 10, który też wielu użytkowników nie oszałamiał. Wersje serwerowe rządziły się swoją numeracją i zazwyczaj starały się wskazywać na rok, w którym się pojawiły. Wewnętrzna numeracja korporacji już się nie zmieniła, cały czas tutaj mamy 10. Nazwa marketingowa Windows 11 dla użytkowników końcowych, data wydania 2021 rok. Interfejs graficzny zdecydowanie popychany w kierunku urządzeń dotykowych. Głównie dlatego, że Microsoft próbuje sprzedawać produkty pod marką Surface, coś w rodzaju tabletu z Windowsem. Urządzenia najczęściej kupowane przez fascynatów technologii i dość często lądujące w kącie i zbierające w kurz. Ani się dobrze tego nie używa, wykorzystując palce. I zupełnie nie nadaje się to do użytku myszką i klawiaturą na tradycyjnych komputerach. Prezentowane akcjonariuszom wyniki sprzedaży tych urządzeń rzekomo rosły,
do 2022 roku, od kiedy notujemy zdecydowany i dość gwałtowny spadek ich popularności. Nie żeby były popularne w Polsce, możliwe, że kilka ich się sprzedało, ale urządzenia typowo niszowe. I teraz gdyby ktoś mi zarzucał, że nie lubię Windowsa albo mam coś przeciwko niemu, tutaj mamy byłego pracownika Microsoftu, który pożegnał się z korporacją pod koniec 2000 roku, czyli 20 parę lat temu, i przeprowadza wywiad z twórcą samego systemu, David Cutler. Ten pan obecnie ma 81 lat, nadal jest związany z firmą Microsoft. Windows NT, czyli w obecnym rozumieniu Windows 11, jest jego dziełem. Stworzył ten system operacyjny dla Microsoftu jako jeden z kolejnych systemów operacyjnych, jakie w swoim życiu stworzył. O tym, że jest to świetny programista i jego idee były i założenia były bardzo dobre, świadczy o tym fakt, że do dziś używamy tego systemu, mimo tego, jak nad nim się znęca korporacja Microsoft. Co ciekawe, jeśli ktoś jest graczem i ma konsolę Xbox, w Xboxie funkcjonują jednocześnie trzy instancje Windowsa. W systemie jest uruchomiony Supervisor i działają trzy wirtualne maszyny, trzy wirtualne Windowsy. Jeden zarządza systemem widocznym od strony użytkownika, drugi zarządza samym sprzętem, a trzeci jest pakowany razem z samą grą. Bo tak to sobie wymyślił i tak to jakoś działa. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Wywiad trwa ponad 3 godziny. Jeśli uda mi się znaleźć chwilę czasu, to spróbuję najciekawsze fragmenty przetłumaczyć i zaprezentować, bo to jest fascynujący człowiek. Niektórzy lubią dla zabawy wypełniać krzyżówki czy grać w sudoku. On dla zabawy lubi tworzyć oprogramowanie, a że jego odbiorcą jest Microsoft i świetnie na tym zarabia, to jakby łączy przyjemne z pożytecznym. Także głęboki szacunek, ktoś, od kogo można się bardzo wiele nauczyć. Zresztą pan Dave Plummer też ma wiele do zaoferowania, jeśli kogoś to interesuje. Dave's Garage na kanale YouTube, do odwiedzenia. Mnóstwo ciekawych informacji, mnóstwo ciekawych historii z przeszłości, mnóstwo nowości. Wracając do podsumowania całego systemu, kliknij sobie na start, kliknij na ustawienia, przejdź do zakładki prywatność i zabezpieczenia, na przykład zajrzyj do kamera i sprawdź, jakie programy mają dostęp do twojej kamery. Jeśli mamy aplikację aparat i ma włączony dostęp do kamery, to wydaje się jakby oczywiste. Dlaczego ten dostęp ma centrum opinii, Game Bar, i w tym systemie operacyjnym nie ma nic oprócz tego, co jest dostarczane samym Windowsem. Tutaj nie ma zainstalowanych żadnych dodatkowych programów. Jeśli masz w swoim systemie jakieś dodatkowe programy, to sprawdź, jakie i ile z nich ma dostęp do twoich urządzeń, typu kamera, prywatność i zabezpieczenia, mikrofon. Jakie aplikacje mogą słuchać twojego mikrofonu? Centrum opinii, Cortana, Game Bar. Przyjrzyj się temu wszystkiemu. Rejestrator głosu? Nie. Ustawienia, uzyskaj pomoc i wypełnij test i tak dalej. Jedyne urządzenie na tą chwilę, które chciałbym, żeby miało dostęp do mikrofonu, jest aplikacja OBS Studio, której używam do nagrywania tego, co tu widzimy. Ta naklejona nakładka z dodatkowymi funkcjami, która po pierwsze jest przygotowana do obsługi palcem na ekranie dotykowym, sprawia wrażenie, jakby była przygotowana z myślą o firmach, partnerach tak zwanych firmy Microsoft, aby ułatwiać im dostęp do twoich prywatnych danych. W trakcie przeglądania funkcji systemu znalazłem w kilku miejscach informacje o tym, że ponad 800 partnerów, 800 różnych firm ma dostęp praktycznie do wszystkiego, co robię w Windowsie 11. Dokumenty. Dostęp do biblioteki dokumentów. Centrum opinii. Nie. Od strony prywatności i bezpieczeństwa to, co tu widzę, jest przerażające. Dostęp do biblioteki obrazów. Wyłączę to,
jest wyłączone. Wideo, wyłączę to i teraz wejdę do katalogu z plikami testowymi, gdzie mam plik wideo, czy da się go odtworzyć. Działa. Więc czego ta nakładka, naklejka dotyczy? Jakim aplikacjom mam zezwolić na dostęp do mojej biblioteki wideo? Nic z tego nie jest wyjaśnione, nigdzie nie ma solidnej instrukcji obsługi. Każdy, kto za to płaci, a płaci za to teoretycznie każdy, kto kupuje nowy komputer, bo jeśli na twoim nowym komputerze jest zainstalowany system Windows, to opłata za ten system jest częścią ceny za sprzęt. Czyli każdy użytkownik płaci pieniędzmi za system, który nie nadaje się do obsługi myszką i klawiaturą i który masowo udostępnia dane różnym tak zwanym partnerom Microsoftu. Domyślnie wszystko jest włączone. Coś tu jest bardzo, bardzo nie tak. Jeśli ktoś chce wykorzystywać ten system do grania, bo tylko do tego się nadaje tak naprawdę, to tylko pod warunkiem, że na komputerze nie ma absolutnie nic cennego. Żadnych zdjęć, żadnych obrazów, żadnych prywatnych danych. Zakładka prywatność i zabezpieczenia w mojej ocenie powinna się nazywać gwałcenie prywatności i zabezpieczeń. Bo tych funkcji, danych i informacji po kolei wyszczególnionych, do których zastrzega sobie dostęp aplikacja instalująca się z wykorzystaniem tej nowej naklejonej platformy instalacyjnej, to jest przerażające. I mówiłem o tym wcześniej, tradycyjnym miejscem, gdzie znajdziemy zainstalowane aplikacje, jest panel sterowania, zakładka programy i funkcje i tutaj widzimy teoretycznie przynajmniej te aplikacje, które się zainstalowały w systemie w sposób klasyczny. Mamy tu jeszcze zakładkę wywodzącą się z pierwotnych wersji Windowsa NT, gdzie mamy dostęp do zainstalowanych funkcji zintegrowanych samym systemem, czyli mamy najstarszą wersję, najstarsze okienko instalacyjne, ale zaraz dostępne w tym nowszym typu Windows 7, Windows XP okienku instalacyjnym. Ale tu na tej liście, ani na tej liście nie ma tego, co jest na tej liście. Aplikacje, zainstalowane aplikacje. 3D Mark i 7-Zip to są rzeczy, które dodałem do systemu. Ale ani Slipchampa, ani Centrum Opinii, mapy, Copilota, Microsoft News, Office'a, nigdzie tego nie ma, jest tylko tu. Więc mamy trzy różne miejsca, gdzie możemy szukać aplikacji i próbować wyśledzić, skąd się wzięły i dlaczego mają dostęp do naszych danych. Jeśli dodamy do tego, że ostatnio Microsoft zaczął integrować z całym systemem kolejną wspaniałą funkcję o nazwie Copilot, czyli sztuczną inteligencję, która potrafi gromadzić i analizować dane w niespotykany nigdy wcześniej sposób. Całość tego systemu jest przerażająca. I tu cały czas myślę o prywatności osób, które wykorzystują to tylko i wyłącznie do grania. Jeśli ktoś myśli o wykorzystaniu Windowsa 11 do pracy, czyli tam, gdzie każdy komputer jest niczym safe, tam, gdzie mamy bardzo wartościowe dane techniczne, technologiczne, finansowe, informacje dotyczące naszych klientów, naszych strategii, użycie Windowsa w mojej ocenie jest nie do pomyślenia, bo tutaj nawet Pasjans ma ponad 800 zainteresowanych, przyklejonych na stałe, chcących obserwować każde kliknięcie. Jeśli naciśniemy kombinację Ctrl-Shift-Escape, pokaże nam się menadżer zadań i menadżer wydajności systemu Windows 11. Jednak jeśli zajrzymy do systemu i przeszukamy całe to Windowsowe bagno, to nagle okaże się, że oprócz tego monitora wydajności Windows 11 mamy też monitor wydajności z Windowsa 7. Czy ktoś to kojarzy? Tutaj cały czas są dziesiątki, jeśli nie setki aplikacji ze starych wersji. Nie można ich usunąć ze względu na kompatybilność. Ludzi, którzy je tworzyli, już dawno nie ma w firmie. Nikt nie wie, jak to było zrobione. Nikogo to nie obchodzi. Regulacja głośności z Windowsa 11. Jednak jeśli chcemy coś ustawić z dźwiękiem,
znajdziemy regulację głośności z Windowsa 7, ale jeśli chcemy wejść w ustawienia, to musimy wejść do zakładki z Windowsa XP, bo inaczej się tego nie da ustawić. A propos, w ustawieniach dźwięku, jeśli gdzieś w Teamsach, w Skype'ie ktoś ma problem z kamerą i ma jakieś dziwne przydźwięki, trzeba wejść w ustawienia mikrofonu do zakładki zaawansowane i domyślnie Windows z jakiegoś powodu ustawia jakość dźwięku na 48 kHz. Wystarczy przedstawić na 44100 i problemy z dźwiękiem znikną. Jeśli wejdziemy w ustawienia Windowsa 11, ustawienia dźwięku, i tutaj niby mamy jakieś opcje, które możemy kliknąć, zmienić, wybrać, ale docelowo, jeśli chcemy coś, gdzie to jest, więcej ustawień, ok, w końcu otworzymy to okienko, o które tak naprawdę nam chodzi. 5 razy kliknąć naokoło, żeby cokolwiek zrobić. Jest katastrofa. Jakiś przykład. Jesteśmy w katalogu Windows, poszukamy sterowanie głośnością, sound volume. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Przy czym, jeśli tego będę chciał uruchomić, to jest ten z Windowsa 7. Jeśli tego, który tu się kryje, będę chciał uruchomić, to jest jakaś aplikacja z Windowsa, prawdopodobnie 10, bo tak wygląda znajomo to okienko, przy czym pewnie to jest jakaś wersja 32-bitowa, więc tutaj się nie uruchomi. I jest ich kilkanaście. Ponad 12 GB szlamu. System 32. Jeśli ktoś chce, może sobie tutaj zajrzeć i po kolei uruchamiać, próbować przyjrzeć się temu, żeby sprawdzić, które z tych aplikacji działają, które nie działają, które są niebezpieczne. Przywracanie systemu Windows 7 nie używamy w żadnym wypadku, bo przećwiczyłem to tutaj. Zarejestrowałem pewien materiał, ale stwierdziłem, że kilka rzeczy chciałbym poprawić i chciałem się cofnąć do sytuacji sprzed nagrywania materiału. Wybrałem przywracanie systemu i cały system pięknie się wykrzaczył. To takie fachowe określenie. Przywracanie plików i ustawień z daleka od tego. To jest recepta na katastrofalne uszkodzenie systemu. Wykonaj kopię, to zresztą to nigdy nie działało. Welcome to eExpress 2.0. This wizard help you create... To jest okienko jeszcze z Windowsa 2000. Chyba, tak wygląda dziwnie. Tutaj są ale kwiatki w tym systemie. Ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego Microsoft żąda tak wysokiej opłaty za tak zaśmiecony produkt. Albo skoro to oprogramowanie przypomina bagnisty ściek, to dlaczego jest zainstalowane na wszystkich nowych komputerach? Ktoś mógłby podejrzewać, że powodem jest różnica między ceną dla użytkownika końcowego i ceną zakupu dla integratora, czyli producenta, który wgrywa to oprogramowanie na komputer, ale to są jedynie bezpodstawne spekulacje. Jedno jest pewne, Microsoft znalazł jakiś sposób, żeby przekonać wszystkich producentów, aby oferowali nowe komputery, właśnie z ich systemem. Co ciekawe, wszystkie duże, poważne rozwiązania, wszystkie liczące się firmy, takie jak Amazon, Facebook, NASA, Microsoft, IBM, Oracle, Twitter, Google, Dell, Samsung, Peugeot, jest ich znacznie więcej. Właściwie wszystkie liczące się firmy używają Linuxa. Microsoft używa Linuxa? Tak, ich usługi chmurowe, Azure, czyli hangary wypełnione komputerami udostępniające usługi różnym firmom, działają w oparciu o Linuxa. Fundamentem sukcesu wszystkich największych firm, nieważne czy to jest TikTok, czy YouTube, one wszystkie opierają swoją potęgę na Linuxie. Dlaczego? Bo większość dystrybucji Linuxa, których są dziesiątki, jeśli nie setki, jest bezpłatna. Jest kilka płatnych wersji typu Red Hat Enterprise Edition, ale tych bezpłatnych, to się nam powiększyło, tych bezpłatnych jest znacznie, znacznie, znacznie więcej i prawie każdą z nich można wykorzystać do budowania swojej potęgi. Poza tym
Systemów operacyjnych różnych jest mnóstwo. Dla przykładu, w twoim procesorze, jeśli masz Intela, w środku jest zaszyty system operacyjny, który kontroluje całą komunikację internetową na długo, zanim twój Windows czy Linux czy cokolwiek uruchomisz zacznie działać. Twój procesor już ma pełną kontrolę nad systemami plików, dyskami, portami USB, ma własny serwis internetowy, to znaczy można się do niego dostać z zewnątrz i działa tak długo, jak długo do komputera jest podpięte zasilanie. Komputer nie musi być włączony. Ten system działa cały czas. Dokładnie jak działa, to wie tylko producent. I tylko producent ma do niego dostęp. Zresztą UEFI, który jest nazywany BIOSem, to też jest w pełni funkcjonalny system operacyjny. Ale w tym odcinku nie będziemy się wgrywać aż tak głęboko w tajemnice schowane w twoim komputerze. Teoria mówi, że system operacyjny działa w okręgu numer 0 i kontroluje wszystko, co się dzieje na komputerze. Później mamy sterowniki, a później mamy aplikacje, czyli tutaj od zewnątrz może sterować wszystkim użytkownik. Jednak UEFI znajduje się w okręgu minus 1, a system operacyjny w twoim procesorze znajduje się w okręgu minus 3, z daleko poza zasięgiem twojego systemu operacyjnego, jakikolwiek by nie był. To tylko taka ciekawostka. Co robić? Jak żyć? Jeśli prowadzisz poważny biznes, to może rozważ wykorzystanie Linuxa. A jeśli jesteś graczem, nie wszystko stracone. W tej chwili testuję Windows Server 2022. Czy chcę zainstalować aktualizację? I sprawdzam, czy nadaje się do gier. Taka wersja ewaluacyjna działa przez pół roku, więc mogę go swobodnie przez te pół roku testować. Później oficjalna cena zwala z nóg. Jeśli ktoś chciałby taki system wykorzystać do działań biznesowych, to musiałby zapłacić za licencję taką kwotę. Ale na potrzeby testowe można go pobrać i wypróbować bezpłatnie. Ale do tego tematu wrócimy w innym odcinku. Na tą chwilę to chyba tyle. Jeśli masz jakieś pytania, pomysły, uwagi, napisz komentarz pod filmem, to pomaga w rozwoju kanału. Możesz dać łapkę w górę albo zasubskrybować, a najlepiej wróć tu kiedyś, bo będę się starał przygotowywać kolejne ciekawe materiały. Czyli do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!